Już za kilka tygodni w Polskiej Szkole imienia Świętego Stanisława Kostki rusza kurs Szkoła dla rodziców i wychowawców. Kurs jest organizowany przez Polską Szkołę, a teraz ze mną jest jedna z prowadzących tenże kurs, pani wicedyrektor Polskiej Szkoły, pani Magda Wtorkiewicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę powiedzieć kilka słów o tym kursie. Skąd się wziął pomysł na przeprowadzenie czegoś takiego właśnie w polskiej szkole? Szkoła dla wychowawców i rodziców jest to program tak naprawdę profilaktyczny. Program, który powstał już 25 lat temu w Polsce i nieustannie cieszy się on wielką popularnością tam. Zainteresowaliśmy się tym kursem, postanowiliśmy przetrenować przynajmniej dwie osoby z naszej szkoły, aby móc zaoferować taki kurs rodzicom mieszkającym tutaj w Wielkiej Brytanii, w Szkocji i zobaczyć, czy będzie rzeczywiście zapotrzebowanie, czy ten kurs będzie przydatny dla nich. Jest to kurs, który ma nauczyć nas dialogu z drugim człowiekiem. Jest on skierowany przede wszystkim do wychowawców, czyli osób, które pracują z młodzieżą, jak i dla rodziców, którzy codziennie borykają się z problemami wychowawczymi, ale tak naprawdę zresztą sama założycielka całej inicjatywy mówi o tym, że jest to tak naprawdę szkoła dialogu, porozumienia z drugim człowiekiem, budowania właściwych relacji, takich, które uchronią nasze dzieci przed zachowaniami właśnie ryzykownymi. Czy macie już ustaloną datę, kiedy konkretnie rozpocznie się ta szkoła dialogu dla rodziców? Pierwsza edycja skierowana jest dla wychowawców naszej szkoły i ona rozpocznie się 11 lutego. Natomiast planujemy też pierwsze spotkanie już dla rodziców i rozpocznie się ono najprawdopodobniej w kolejną środę. To jest w lutym, w połowie lutego, w środę, w połowie lutego. To Koło wypada 15. koło 15 lutego. Będą to środy, środowe wieczory, prawdopodobnie od godziny 18 do godziny 22. Kurs, powiem, jest bardzo, bardzo długi. A jaki będzie koszt tego kursu? Prawdopodobnie będzie, cały koszt będzie w okolicach 120 do 150 funtów się zawierał, ale ten kurs rozbity jest nasz na 10 tygodni. Jest 10 spotkań po 4 godziny każde spotkanie. Stąd też taka cena, wynajem sal, opłacenie wszystkiego, to również opłacenie materiałów, które będą rozdawane rodzicom na tym kursie. No, niestety wymaga aż takiego nakładu finansowego, ze względu przede wszystkim na czas, jaki poświęcam. Już wspominała Pani o dialogu. Dialogu, szkoła dialogu, a w jaki jeszcze sposób można by zachęcić rodziców naszych słuchaczy do tego, żeby wzięli udział w tym kursie? Sama uczestniczyłam w tym kursie zupełnie niedawno. Ja uczestniczyłam w takiej bardzo specyficznej edycji skierowanej właśnie dla pedagogów, dla terapeutów, aby później mogli oni ten kurs prowadzić, czyli jakby dla instruktorów. Osobiście dał mi on bardzo, bardzo wiele, ponieważ jako nauczyciel pracujący najpierw 8 lat z młodzieżą, teraz pracujący w polskiej szkole, przyszłam naprawdę wiele szkoleń, wiele kursów. Nie mówię, że żaden z nich nie był przydatny, absolutnie wiele z nich pomogło mi w pracy, ale uważam, że ten kurs wniósł chyba najwięcej, jeżeli chodzi o takie moje codzienne relacje, nie tylko właśnie z moimi dziećmi, nie tylko z wychowankami, ale też właśnie przede wszystkim z moimi dziećmi, ale też z moim mężem. Dowiedziałam się wielu bardzo ciekawych rzeczy, takich, które nawet bardzo często nasze podręczniki pedagogiczne przedstawiały w zupełnie inny sposób. Dobrze, a czy mogłaby Pani podać przykład? Na przykład kwestia dokładnych komunikatów wydaje się rzeczą banalną i prostą, a tutaj była bardzo istotna. Jak wymagamy, czego wymagamy? To jest oczywiście, ja nie mogę tego podać dokładnie, jak na czym polega ćwiczenie. Zresztą chciałam zaznaczyć, że cały kurs opiera się na ćwiczeniach. Tam nie ma wykładu. Każdy z nas przechodzi przez serię ćwiczeń, aby sam doświadczył tego, o czym na kursie mówimy. I na przykład polecenia wydawane. Okazało się, że bardzo proste polecenia, takie jak posprzątaj, zrób coś, niekoniecznie są odbierane tak przez nasze dzieci, bo sami tak do końca nie wiemy, co chcemy osiągnąć. Jako dorośli czasami trudno nam jest ten komunikat odczytać, a co dopiero dzieciom. I tutaj taki bardzo prosty przykład. Zorientowałam się, że kiedy mówię do mojego syna 6-letniego, żeby posprzątał pokój, on robi dokładnie to, o co go proszę. Tylko moje posprzątanie pokoju wygląda nieco inaczej niż jego rozumienie posprzątania pokoju. I prosty przykład. Któregoś dnia kazałam mu usunąć wszystkie zabawki z podłogi. Zrobił to, co chciałam. Usunął je na łóżko. Kurs ma nas nauczyć tego, w jaki sposób rozmawiać z tym dzieckiem, żeby on wykonał nasze polecenia, żebyśmy my mieli poczucie, że ono wykonało nasze polecenia, że po prostu, mówiąc kolokwialnie, dogadaliśmy się ze sobą. Że
że to jest naprawdę na pewno taką jakąś mocą tego kursu. Mhm. Bardzo dziękuję za, powiedziałabym, taki intro, wstęp do tego kursu. Mam nadzieję, że te słowa zachęcą naszych słuchaczy do wzięcia udziału w tymże kursie. Przypomnę, że moim gościem była pani Magdalena Wtorkiewicz, wtedy dyrektor Polskiej Szkoły im. Świętego Stanisława Kostki w Aberdeen. Dziękuję bardzo. Słuchacie Śniadanie po polsku.